14 gali wręczenia nagrody zwieńczającej plebiscyt Serce dla Zwierząt. Serce dla Zwierząt docenia zwykłych ludzi, którzy mają niezwykłe serce. Kiedyś ratowałam takiego kota, który nie widział. Nie widział na jedno oko. Mieliśmy dyżury, żeby zapuszczać krople, nazwaliśmy go Pirat. Wyrósł na przepięknego, cudownego, zdrowego kota i żyje do tej pory szczęśliwie u moich przyjaciół. Jest naprawdę warto pamiętać. Gdyby więcej osób patrzyło sercem, to myślę, że ten świat byłby lepszy w każdym wymiarze. Fundacja Ja Patrzę Sercem. Fundacja Ja Patrzę Sercem zajmuje się ratowaniem kotów niewidomych i niedowidzących. Zabieramy je ze schronisk, gdzie są bezradne, w schroniskowych klatkach. Zabieramy je z ulic, gdzie nie mogą sobie same poradzić. Prowadzimy domy tymczasowe, leczymy, przygotowujemy do adopcji i szukamy wspaniałych rodzin, które zechcą przyjąć je do swoich domów i do swoich serc. Taki kotek, kiedy znajdzie swój nowy dom, kiedy zostanie uratowany, to generuje samo dobro, samą empatię, budzi najlepsze uczucia, takie uczucia, które gdzieś tam w tym rozwichrowanym świecie, mam wrażenie, są troszkę zakryte. I chcielibyśmy w imieniu Nestle Purina przekazać 1 tonę karmy dla kotów. Like a bullet from a smoking gun, they try to tell us that we don't belong, creeping round at the depth of night. Z wielką radością dowiedzieliśmy się, że tegoroczna nagroda przypada Fundacji Ja Patrzę Sercem, która opiera się na współpracy kilkunastu domów tymczasowych. Sami, jako Purina, wspieramy działania adopciaki.pl, gdzie właśnie psy i koty są adoptowane z domów tymczasowych, co gwarantuje dużo lepsze dopasowanie zwierzęcia, adaptacji do warunków nowych. Ważne w tym naszym plebiscycie w tym roku jest to, że rzeczywiście laureat jest tak wzruszony i tak szczęśliwy z powodu tej wygranej i tak niedowierza, że można nie tylko znaleźć się w wspaniałym gronie nominowanych, ale też otrzymać tę piękną statuetkę, że to dla nas jest takim dodatkowym bodźcem, żeby nadal organizować te plebiscyty i żeby cały czas pokazywać społeczeństwu, jak piękne postawy wśród nas się kształtują.